takie podkrążone oczy, panie Karolu. 3 godziny spędzi. Ojej, nie mógł pan spać. Coś pan zjadł? Nie, ze szwagrem siedziałem przed telewizorem, żeśmy oglądali galę K1 z Japonii. A co to jest K1? No taki... goście się naparzają. Boks? Nie, no coś lepszego niż boks. Tutaj można kopać nogą, można kolanem walić, można więcej niż w boksie. Ja nie wiem, jak może w ogóle coś takiego oglądać. Naprawdę, no przecież to się ludzie tam masakrują. To jest sport? Nie wiem, czy to jest sport, czy to nie jest sport, ale fajnie się na to patrzy. Ja zwariuję. Pan to chyba ma coś nie tak z głową. Ja mam coś nie tak z głową? To nie widziała pani, jak wyglądała głowa Goodricha po kopnięciu opadającym z kilta. Tato, tato. O, o. Cześć, tato. Cześć. Co oglądasz? Mecz, siadaj, się zamknij. Aha. A z kim gramy? Z Niemcami. A którzy to Niemcy? W białych strojach. Mhm. A nasi? Jak Niemcy są w białych strojach, to nasi są nie w białych strojach. Siedź i zamknij się, durna pało. Jeju, jeju, nie można się spytać? Masz za dużo zębów, baranie? Siedź tutaj po prostu, dłub w nosie, grzeb sobie w kieszeni, czytaj książkę, oblej się benzyną, podpal, ale siedź cicho! Jak się patrzę tą głupią jadaczkę, to... Nie wiem, co może być jakieś podniecającego w tym, że iluś tam facetów lata za jakąś szmacianą kulką? Zamknij się. A mogę ostatnie pytanie? Mów. Kto wygra? Nie wiem. Pewnie tamci. Do widzenia. A mogę naprawdę ostatnie, ostatnie? Ostatnie, ostatnie? No. Słucham. Fajnie by było, jakby nasi wygrali, nie? Tak. Fajnie by było. Jakby wygrali. Ale nie wygrają. No. To nie przegrają. Zawsze przegrywają. Teraz też przegrają. Oddałbym duszę diabłu za to, żebyś choć raz wygrali. Ktoś mnie tu wzywał? Chciałeś diabła tu i masz. Ale czad. Ja dobrze widzę. Czyś to... To diabeł. No diabeł, no mówiłem. Ktoś chce tu oddać mi duszę? Tak, on... Czego za nią chcesz, śmiertelniku? Dobrze, chciałbym, żeby chociaż raz Polska wygrała z Niemcami. A ile jest teraz? 0-0, ale to dopiero początek. Dobrze, podpiszemy cerografik i sprawa załatwiona. Bardzo dobrze, bardzo. Szybciej, już 0-1, już szybciej, szybciej, no. Tato, coś ty oszalał? Chcesz oddać duszę za jakiś głupi mecz? Mariusz, to nie jest głupi mecz. Sam jesteś głupi. A właściwie, a co ty w ogóle ryzykujesz? I tak pójdziesz do piekła. Mariusz, a skąd ty wiesz takie rzeczy właśnie? A ty co? Bo grzeszysz, nie chodzisz w niedzielę do kościoła, odnosisz się do mnie z pogardą. Prawdopodobnie to ty stoisz za próbą zamachu na mamę, kiedy ktoś jej przeciął przewody hamulcowe. Jesteś zastosowaniem in vitro, chodzisz w niedzielę do supermarketów, a w internecie wyszukujesz dowcipy o kaczkach. Byś tam się smażył w piekle z Hitlerem i bandą Mansona. O! Nie demonizuj. Ktoś tu demonizuje? Ta, on. A demonizuj, demonizuj. No, tylko nie. Teraz się odsuń, chłopcze. Chłopcze płaskostopcze. Proszę zapoznać się z warunkami umowy. Proszę nie czytać tego drobnym drukiem. Dobra, ja niżej podpisany oświadczam, że oddam duszę... A można oddać duszę syna? Otóż nie. Nie można. W zarocznicy będę coś tam... To, Warszawa, dnia tego i tego. Proszę bardzo, tutaj podpisik pod zleceniodawca. Można krzyżykiem? Tak! Tylko bez głupich żartów, dobrze? Dobra. A ile wygramy? A ile pan chce? 5-1, 6-1, 7-1. Nie, bez przesady, wystarczy 3-1. A nie, 3-1 już się nie da. 3-2 może być. To 4-2. 4-2? Może być. Dobra, a gdzie jest atrament? Mój drogi, tego typu dokumenty podpisuje się własną krwią. Aha, dawaj łapę, Mariusz. Co? Dlaczego ja? No przecież jesteśmy syn z ojcem, no ta sama krew nas płynie. No przecież dawaj łapę, no nie bądź głupi, no. Au! Kurde, dziadu. Ha 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 ha
No i co? No i co? No i co? No i co? 0-4. Mieliśmy wygrać, a przegraliśmy. No przepraszam pana bardzo, no jak zwykle proste błędy w obronie. Praktycznie brak drugiej linii. Brak komunikacji między zawodnikami na co dzień grającymi w różnych klubach. No i przede wszystkim brak równoległych podań otwierających drogę do bramki. No i jak zwykle niestety przegraliśmy. To my tu sobie z Maruszem wypruwamy żyły. No. A wam, barany, nawet diabeł nie pomoże. A oto nasz pływak, złoty medalista Mistrzostw Świata. Zasłynął pan tym oczywiście, że zdobył pan złoty medal, ale również tym, że natychmiast oddał go pan na licytację na Centrum Zdrowia w Poznaniu. To bardzo piękny gest. Tak. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że oddałem ten medal na licytację od dyrektora centrum, dostałem piękny, bardzo taki pamiątkowy dyplom. Cudownie. Tak. No i pomyślałem sobie, że chciałbym właśnie ten dyplom zlicytować, a uzyskane środki przekazać na rzecz centrum. Mam nadzieję, że dostanę za zlicytowanie tego dyplomu kolejny dyplom, który też będę mógł zlicytować. Ale znowu? No nie może tak bez końca po prostu licytować. Dlaczego? No nie wiem, po prostu to tak jakoś tak nie bardzo. To po prostu tak głupio wygląda. Sama pani głupio wygląda. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Halo? Dobrze, niech wejdzie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Przepraszam, że przeszkadzam, ale dzisiaj wieczorem ma przyjść ten kolejny transport specjalny. Czego? No jak to czego? No, tych odpadów radioaktywnych z elektrowni, które zgodził się pan składować na fabryce za niewyobrażalne pieniądze. A tak. Czy myśmy już rozmawiali o tym, ile kosztuje pana milczenie w tej sprawie? Tak, mówiliśmy. Wspaniałomyślnie pan powiedział mi, że mogę nabrać tyle odpadów, ile uniosę. No, to o co chodzi? No, że gdzie je składować teraz, ten transport nowy? Aha. A z tą partią miesiąc temu, to co żeśmy zrobili? No kazał pan zwalić przy to kartę smułki i tam żeśmy zwalili. No to też tam. To też? Tam. Dobra. Proszę. Halo? Kto? Smułk. Wie pani, koniecznie? Aha, zawziął się, tak? Niech pani go przytrzyma tam 3 minuty. 3 minuty, niech tam, tak, do widzenia. Smułko tu idzie. Cholera. Szybko. Dzień dobry, panie dyrektorze. O, i panie Mrównica. Dzień dobry, panie Smułko. A co wyście się tak przebierali? Idziemy na bal maskowy. A co tak piszczy jakoś tak strasznie? Czy tak brzęczy, pani Mrównica? Mam licznik Geigera w torbie. No to pan go wyłączy, bo to się nie da rozmawiać. Co się stało? No bo ja się chciałem zapytać o te beczki, co u mnie stoją za tokarką. To co tam w nich jest? Bo od czasu, kiedy one się tam znalazły, to się na zakładzie dzieją dziwne rzeczy. A co? No, na przykład idę ulicą w nocy i się cały świecę. A jak do piwnicy schodzę, to już latarki nie zabieram nawet. Co pan powie? Skutki uboczne ma. No bo tak, bo stoję przy tej swojej tokarce 12 godzin i potem idę do łazienki i co widzę? W lustrze swoje zdjęcie rentgenowskie. Choroba, no. Widział pan coś takiego? To chyba jakiś chory jestem. Panie Smułko, stłucz pan lustro, to pan wyzdrowiejesz. No i taki kot był jeszcze na zakładzie. Taki latał bez ogona. To mu tam skórkę jakoś podrzuciłem, to coś, to... To on teraz wyłysiał, a potem mu ten ogon odrósł. No. To chyba dobrze. No ale na głowie? A ostatnio jak sobie tarota stawiam, to mi za każdym razem wychodzi szkielet z kosą. Panie dyrektorze, chyba za dużą dawkę przyjął. To są normalne anomalie związane z porą roku. To każdy z nas ma jakieś drobne depresje. Także, panie Smułko, pan spokojnie sobie idzie na halę, pan się uśmiecha, pan pracuje i
że tak powiem, niech pan świeci przykładem. Albo inaczej zrobimy, panie Mrównica. Pan go przepisze na drugą i trzecią zmianę na noc. Po co? Zaoszczędzimy na żarówkach. Jaki to będzie prestiż, panie Mrównica. Jako jedyny zakład w Polsce będziemy oświetleni energią atomową. Brawo. Przepraszam pana bardzo, jak się panu podobała tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów? Bardzo, bardzo ładna, bardzo. No ale to Torbicka powinna prowadzić, no ja. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zapytać się, czy może mój samochód jest naprawiony? Halo? Babcia? No i co ty, babcia, chcesz? Co tam słychać? Gdzie? Babcia, ci tyle razy mówiłem, że się nie prowadzi samochodu i nie rozmawia przez komórkę. Nie jestem bałwanem, tylko to niebezpieczne jest. Co? Halo? Babcia? Babcia? Jaki Jezus, wiesz? Babcia, halo? Proszę pana, ja chciałabym zadać tylko jedno pytanie. Czy halo? Pogotowie? Karetkę chciałem. Tak, wypadek był samochodowy. Gdzieś przy zoo. Co dokładnie? No nie wiem, przy Jezu zwierzu jakimś, no. Dobra, dziękuję bardzo. O Jezu, no co? O co chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę no pana, chciałabym się zapytać, czy może mój samochód jest już naprawiany. A jaki to był? Srebrny Datsun. Żenek! Żenek, chodź tutaj! Żenek! Co się stało? Pani się pyta o samochód. Srebrny Datsun, coś już tam wiadomo, że tam... Nie, on z tyłu stojał. A, tak, to wie... A! To tam się po prostu spadł ten... Proszę pani, niestety uszkodzenie okazało się poważniejsze niż myśleliśmy. No to co się stało? Bo ja jechałam i nagle silnik zgasł. No właśnie. Uszkodzeniu uległ komunikator zaworów. Komunikator zaworów? No niestety! O matko. Prawda, Zenek, że niestety, że uległ uszkodzeniu komunikator zaworów? Oj, szkoda, ale cały komunikator się rozleciał. No niestety. Ojej, no i co teraz? To ile taka naprawa będzie trwała? No. Zenek! Co? Ile będzie trwało sprowadzenie komunikatora z Korei? Z Korei? A skąd? O Jezu. Z Korei? Dzień? Co? Dwa? Dwa tygodnie. Trzy tygodnie. Aż tyle? Trzy tygodnie. Proszę pan, aż tyle? I muszę pani od razu powiedzieć, że takiego komunikatora nie da się rozebrać. Tak. To trzeba go wymienić w całości. Tak. A w związku z tym, no to troszkę kosztuje, wie pani. Ile? No tak, licząc tak po dobrej cenie, to będzie... ze 2000. Ile? No. Jesteśmy dobrą firmą. Możemy pani opuścić troszeczkę. Ojej. O 50 zł. Także naprawdę. Ojej, to ja dziękuję bardzo. Bardzo to, proszę. Bardzo panu bardzo dziękuję. Proszę. Dziękuję panu bardzo. Nie. To ja tak za trzy tygodnie mam się zgłosić, tak? Czyli tak. To będzie wtorek. Proszę pani, postaramy się na poniedziałek. Dziękuję. Jeszcze. Dziękuję, Radku, dziękuję. Jeszcze. O Jezu. Dziękuję. Panie Adamie, ale tam to się przecież... popsuło tylko, że spadł przewód taki jeden, to wystarczy go włożyć z powrotem, już działa wszystko. Żenek, a co ja będę miał z tego, że ja za przeproszeniem z powrotem pani nałożę ten przewód? No ale nie ma czegoś takiego jak komunikator. Ale jest coś takiego jak 2000. No tak. Żenek, ile ty czasu pracujesz u nas? Tydzień. No to się musisz sporo nauczyć, żeby być rasowym mechanikiem. Ty, Żenek, zobacz tutaj, przypatrz się, co to się dzieje. Znasz się na komputerach trochę? Chyba ten kineskop się popsuł. Nic to nie widać. Weź coś, zadzwoń, zrób coś, ty to babyś. Cała kasa na tym stoi. To mam numer do pogotowia komputerowego. Nic to nie widać. Halo? Pogotowie komputerowe? Przyjeżdżajcie do nas. Jadą. No i co? Niestety, jak tutaj sprawa wygląda?
Niestety uszkodzenie okazało się poważniejsze niż sądziłem. Tak? Zawiesił się panu stratyfikator bitów. Ojej. Widzi pan, wywaliło wszystkie trojany. Uo. I cały system trzeba nostryfikować. Prawda, Jacuś? Cały system. Cały system. I co teraz, to tak, ile to tak będzie mniej więcej? Ile to Jacuś może kosztować? No? Ale czyli to ile? No jakieś 3000. O jest! Jak, ale to 3000, panie, no to coś ponoszało, to skąd to sprowadzacie? Gdzie? No niestety, złociutki, nie mogę nic opuścić, wie pan. Stratyfikator się nie adjustuje. Nie, to ja wiem, to się nie adjustuje. Jego trzeba w całości sprowadzać z Tajwanu. A gdzie jest Tajwan? Jeszcze za Koreą. Ojej! Także sam pan rozumie. Ale, szefie, to... nie ma niczego takiego, no jak stratyfikator bitów. Przecież tu wystarczy ekran przetrzeć. Jacuś, no. A co ja będę miał z tego, jak ja im ekran z kurzu przetrę, no? No. Najwyżej brudny palec. Także Jacuś, 3000. 3000. 3000. Boże, przepraszam, z tego wszystkiego torebki zapomniałam. Przepraszam. A to pani, z serwisu telekomunikacyjnego. A tak. To ja przecież do pani miesiąc temu telefon komórkowy zaniosłem. Bo się zepsuł, bo dzwonek nie działał. Czy to już coś wiadomo z tym telefonem? Tak. Widzi pan, uszkodzenie okazało się o wiele poważniejsze niż na początku przypuszczaliśmy. A co się stało? Widzi pan, uszkodzeniu uległ komunikator sterownika pozasieciowego. Trzeba będzie spawać! Przepraszam panią bardzo, na czym pani była ostatni raz w kinie? Panowie z telewizji? Tak. Publicznej? No tak. Tak sobie daliście tego durczoka podebrać. Wstyd! Błaźnie, przeszukaj zamek i przyprowadź do mnie łuczników. Masz na to 3 godziny. Ile? 3 godziny. Pośpiesz się. Cześć Otto, weź Gottfriedę, chodźcie do starego. No, coś chcę, na razie. Co to jest? Co? To. Jajco. Czegoś chcesz od nas, jaśnie królu? Tak, chcę. Was to rozśpieszyło? No tak, no. Jajco jest super. Bomba! Jajcarskie. Posłuchajcie, mam taki pomysł. Zjem zdechłą żabę. Czy król się aby dobrze czuje? On żartuje. Żartuje, tak naprawdę król myślał o zdechłym prosiaku. Król szalał. Nie chcę nic zjadać. Posłuchajcie, mam taki pomysł. Postanowiłem zgłosić naszą kandydaturę do organizacji Mistrzostw Międzymorza w łucznictwie. Ale że co, że u nas? Znaczy, że tu? My? Tu, u nas. Co? Uważacie, że to... dobry pomysł? Tak, świetny, kapitalny! Super! Bombowe Mistrzostwo Świata! Szał w dziesiątkę! Dycha! Bo ja czasem myślę, że to jest głupi pomysł. Tak, beznadziejny. Dno. Kompletny obciach! Cisko i kasana. Syf! A czy wy przypadkiem nie mówicie tego, co ja akurat chciałbym usłyszeć? Nie, no skąd? No gdzie, jak to? No, absolutnie. Co król, no? W życiu! Aha. Ale tak jest, prawda? No co mam mówić? A co robić, no? Dobrze, porozmawiajmy szczerze. Dlaczego uważacie, że u nas te mistrzostwa się nie odbędą? Co wam przeszkadza? No po pierwsze, to my nie mamy ani jednej porządnej łucznicy. No tak, no jak zwykle jest ten sam problem. Pseudogapie. Tak. Nie mamy rozbudowanej sieci gościńców. Ani hoteli, ani gospód, no. Ani karczm. No, nie ma też takich małych strzelniczek dla małych łuczniczków. Tak. Czyli w ogóle kadra nie rośnie. No. Nasz związek ucznictwa pogrąża się w korupcji i nepotyzmie. Jak któryś do czegoś tutaj dojdzie, to od razu wyjeżdża za granicę i grzeje ławkę rezerwowy. A jak mam jakiegoś zdolnego łucznika, co ma dobre oko, to się rozpija i nie trafia. No i... Posłuchajcie, pokonamy te wszystkie przeciwności, zorganizujemy mistrzostwa i zrealizujemy nasz wielki plan. Tak! Król ma zawsze wielkie plany, z których potem nigdy nic nie wychodzi. Tak? Na przykład co nie wyszło? Na przykład wczoraj.
Król sobie wieczorem wymyśli, że zrobi sobie wielką kąpiel, że pójdzie do łaźni, że tam sobie się całe wyszoruje, wyszczotkuje, że sobie umyje włosy, umyje zęby, wyczyści uszy, się wypachni tutaj, jakieś żele intymne czy coś takiego. A jak co do czego przyszło, to król oczywiście tylko przetarł zęby palcem i w ubraniu się pieprznął do łóżka i już się zaczęło chrapanie. Błaźnie, 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 wiesz co? Co? Jajco! A wy co się nie śmiejecie? To nie było w ogóle śmieszne. Co w tym śmiesznego? Oddam królestwo za worek łajna. Lepiej za worek jajec. Wiele się ostatnio słyszy, co prezes rządzącej partii sądzi o układzie. Nie wiemy natomiast, co układ sądzi o prezesie. Mamy tu przedstawicieli służb specjalnych, biznesu, polityki. Ja ze swej strony reprezentuję media, więc mamy cały czworokącik. Drogi panie, co pan sądzi o panu prezesie? Uważam, że jego działalność jest bardzo szkodliwa dla Polski. Proszę pana, coś takiego jak układ to w ogóle nie istnieje. Mi aktywność prezesa bardzo przeszkadza w pracy. Tak, a co pani robi? Chciałabym pójść w żelatynę. No to co się martwisz? Ja ci jakąś ustawę tam w Sejmie przepchnę i będziesz monopolistką. Ale jak się nie uda? Uda się, uda. Wszystko się uda. Zaszantażuje się kogo trzeba teczkami i będzie w porządku. No, a ja ze swej strony to jeszcze tendencyjnie przedstawię w mediach i załatwione. Co pan taki zadowolony, panie Karol? Tak, jeszcze sobie przypominam walkę Musasiego. Ale wie pani co, dzisiaj jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj jest Pride. Też o drugiej w nocy. Co to takiego? To się nazywa jakoś grampling czy grampling. Generalnie można zakładać dźwignię na rękę, można dusić w parterze, można łokciem walić, także jest jeszcze dużo bardziej brutalny niż K1. Na 100 lat tam walczy nasz, ale przegrywa. Dzisiaj o 2 w nocy będzie z Tokio transmisja. Może pani wpadnie? Dziękuję, raczej nie. Będę ja, będzie szwagier. Szwagrowi ostatnio taką założyłem dźwignię na rękę, że żona musi mu głowę myć, bo on sam nie może ręki podnieść. Tylko stop, 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 ja nie widziałem, mu założyłem dźwignię taką, że... Zapraszam państwa za tydzień. A jak w wannie go dopadłem, to mu jeszcze z... tak z boku załadowałem, to nie może.